I przechodzimy do jednego z ważniejszych wątków historii tego podcastu, a mianowicie Decadent Fan Club. I cieszę się, że mogę z wami o tym porozmawiać, bo wiem, że i słuchaliście ich, widzieliście ich na żywo. No, kilka razy. O, Rafał mówi, że kilka razy. Krzysztof na pewno raz chyba po... Nie, nie, on też widział kilka razy, tylko on tego nie pamięta. Ja musiałem przypomnieć, że on widział. Tak, Krzysztof, jak powiedziałem, on nie pamięta, kiedy zobaczył po raz pierwszy Decadent. A ja pamiętam, bo to było w 2017 roku, byliśmy razem w Jarocinie. W 2017 roku ten zespół wygrał festiwal w Jarocinie. Rok później znów przyjechał jako laureat, czyli 2018, tak? I przez kilka lat nie mieliśmy okazji zobaczyć tego zespołu. Tak? Zobaczyliśmy go w tym roku, ja w tym roku widziałem go dwukrotnie na festiwalu w Bolkowie i razem później z Krzysztofem na festiwalu w Jarocinie. Później wystąpił jeszcze na głównej scenie Poland Rock Festival. I powiem ci, że te 4 lata, czy 3, kiedy nie widzieliśmy tego zespołu, to jest ogromny, ogromny postęp, ogromny rozwój tego zespołu. Ja powiem tylko, że nie wiem, no zespół w tak zwanym międzyczasie zdążył 2 razy supportować OMD, zdążył supportować New Model Army. Tak, nie zaproszę się na support tak dużych artystów, zespołów, no, które prezentują jakiś niski poziom. No już wiesz, jakieś tam koncerty w Radiowej Trójce, w Ofensywie Deluxe u Piotra Stelmacha i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili są w trakcie nagrywania debiutanckiej płyty pod okiem Leszka Biolika, czyli basisty zespołu Republika, który no, jest uznanym producentem w kraju. Tak Krzysztof mówi, no, wymyśliliśmy sobie, że czas najwyższy zacząć biletowane imprezy we Wschowie robić, prezentować jakąś muzykę. Zaczęliśmy, wydaje mi się, z bardzo wysokiej półki. Nie wiemy, kiedy znów uda nam się zaprosić wykonawcę tej klasy, ponieważ jestem przekonany, że na wiosnę, jak ta płyta się ukaże, ten zespół będzie nieosiągalny dla nas pod względem finansowym, ponieważ pewnie jakaś wytwórnia obejmie pieczę nad nim i nie będziemy rozmawiać z Decadent Fan Club, tylko z menadżerem wytwórni i nie stać by nas było na to. Tak będzie, więc tym bardziej zapraszam. Jest to okazja naprawdę do posłuchania bardzo obiecującego, ale też już bardzo doświadczonego zespołu. Tak jak mówiłem, który grał na wielu scenach z wieloma uznanymi artystami też. O właśnie, teraz sobie jeszcze przypomniałem, że jeszcze supportował trasę Krzysztofa Zalewskiego, na przykład przez Zalewskiego zostali zaproszeni. Do tej pory zdaje się, że grali tylko w dużych miastach. Gdzieś tam prześledziłem kiedyś ich historię, gdzieś tam od początku. To Wschowa jest chyba jedynym takim małym ośrodkiem, w którym zgodzili się wystąpić. Jest to pewnie jakieś nowe doświadczenie dla nich też. Zaprosiliśmy też młodych wschowskich wykonawców, bo wymyśliliśmy sobie, że skoro... To jest taki powrót, przynajmniej w moim przypadku, do tego, co robiłem, nie wiem, tam 25 lat temu. Czyli jeżeli zapraszam zespoły z zewnątrz, to zawsze supportują je wschodzcy wykonawcy, tak? Na pierwszym koncercie, który zrobiłem, to był zespół, nie wiem... Weschow, Frauszczat? Frauszczat, na drugim koncercie był Weschow, tak? I teraz też sobie wymyśliliśmy, że jeżeli przyjeżdża jakiś zespół z zewnątrz, a mamy tutaj wykonawców, który warto zobaczyć na miejscu, to dlaczego ich nie pokazać? W tym przypadku mówimy o młodych ludziach grających hip-hop, tak? Hip-hop bardziej tradycyjny, bardziej eksperymentalny. Tak. Państwo ich na pewno słyszeliście. Niedługo będą plakaty, proszę zaglądać na stronę Fabryki Kultury na Facebooku. Coś mogę jeszcze powiedzieć. No, widzicie Państwo, że sam się cieszę na tą imprezę, bo to jest fajnie, jak coś się dzieje, jak się ludzie spotykają przede wszystkim. Liczymy też na gości z okolicznych miast, bo naprawdę zespół ma taką renomę i taki poziom artystyczny, że spodziewamy się gości przynajmniej z Leszna, z Głogowa. Znaczy wiem, że zgłaszają się goście z Poznania, to już wiem. No, tak to kierownik artystyczny wie więcej niż prosty technik. No, cóż mogę powiedzieć, no, mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy tego 8 października i to będzie początek takiej fajnej, jeżeli nam to wszystko, sytuacja w kraju pozwoli, takiej fajnej jesieni, bo my też, ja mówię dlatego, bo o tej przesprzedaży, bo te wyniki przesprzedaży pozwolą nam jak gdyby planować już powiedzmy coś na koniec października, na początek listopada,
i myślę, że jesteśmy w stanie z parę fajnych imprez z różnego rodzaju gatunku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że my w 2009 zrobiliśmy od A do Z i jesteśmy w stanie zorganizować koncerty jazzowe i tak dalej. To 2009? W 2019, przepraszam. A w 2009 też żeśmy zrobili parę sztuk, no. Tak, ale to było 12 lat temu. W 2019. No, zasługujemy we Wschowie na po prostu na granie na żywo. Sami Państwo wiecie, że to jest po prostu granie na żywo, to jest granie na żywo. Ja tu jeszcze chcę dodać, bo Krzysztof wspomniał o tym, że to jest planowane after party. Nie wiemy jeszcze, czy artyści zostaną we Wschowie, że są takie plany i gdyby tak było, to pewnie wezmą chętnie udział w after party, wtedy będzie można się mi spotkać, porozmawiać. No, na pewno jakieś single może do kupienia, może jakieś demówki będą do kupienia. Są bardzo kontaktowi ludzie, więc nie uciekną przed nami, wiadomo, że będzie sympatycznie. Dobrze, to ja na koniec mam pytanie do Rafała. Wiem, że tego twórcy nie lubią, ale być może uda ci się porównać muzykę Decadent Fan Club do czegoś, co nasi słuchacze być może kojarzą albo są w stanie rozpoznać. Uda się to? Nie. Nie, to jest taka mieszanka, tak jak Krzysztof powiedział, tak? Mamy trochę jakiejś dyskoteki, trochę gotyku. Ja pierwszy raz, jak usłyszałem w Jarocinie wtedy, kiedy brali udział w konkursie, powiedziałem do Krzysztofa, czego on też pewnie nie pamięta, że moim zdaniem bardziej pasowali na Castle Party, tak? Dzisiaj, jak zobaczyli ich po raz pierwszy w Jarocinie, cały repertuar był śpiewany po angielsku. Później nagrali cover zespołu Manam, Paranoia jest goła, który no gdzieś tam latał w rozgłośniach ogólnopolskich. I ten utwór był takim przełomem, tak? Ponieważ teraz od tego momentu zaczęli nagrywać piosenki w języku polskim i jak twierdzą, cała pierwsza płyta jest zaśpiewana po polsku. Więc zespół cały czas ewoluuje. Jak miałbym ci powiedzieć o tym, co słyszałem w 2017, w Jarocinie powiedział, no jakiś gotyk z elektro, tak? Dzisiaj są tam już też trochę inne elementy. To jest naprawdę miks. Nie. Pewnie nie potrafiłbym dzisiaj porównać tego zespołu z czymś, ale zapraszam wszystkich, żeby przyszli, posłuchali. Myślę, że bilety są w bardzo przystępnej cenie. Poza tym, no, jak wszyscy dobrze wiedzą, we Wschowie kontakt z muzyką na żywo jest no, bardzo, bardzo rzadki. Tak? Z biletowanymi imprezami prawie żaden, czy ze świadomym wyborem, bo czym innym są dni Wschowy, kiedy idzie się na piwo i kiełbasę i przy okazji posłucha kogoś, kto tam gra. A tu mówimy o świadomym wyborze. Są nagrania gdzieś tam w sieci, są jakieś teledyski na YouTubie, można się zapoznać, ale naprawdę zapraszam, ponieważ to, co tam jest, te nagrania, które są gdzieś w sieci czy na YouTubie, to są jakieś nagrania, które nie pokazują tego oblicza zespołu z tego roku. No, sam fakt, że zespół wystąpił na trzech dużych letnich festiwalach, każdy z nich zupełnie inny jakby stylistyce, no, świadczy o tym, że no, są trudniej za szufladkowania, tak? Bo w 2017 roku powiedziałbym, dobra, zaproszę ich do Bolkowa, gdybym był organizatorem. Dzisiaj zapraszę ich Jarocin, zapraszę ich Poland Rock, tak, są supportem przed OMD, jak mówiłem, przed New Model Army, a zupełnie dwa światy inne, New Model Army i OMD, także nie, no tak, przyjdźcie i posłuchajcie. Dokładnie, też tylko to powiem tak, jeżeli tak Rafał mówi, grają na trzech dużych festiwalach letnich, w Polsce, to znaczy, że organizatorzy wiedzą, że ich muzyka jest tak różnorodna i to jest taki miks, że trafiają do każdej publiczności, tak? Więc będzie naprawdę fajnie, przy niektórych numerach Państwo na pewno potańczą, zapraszam, a przy niektórych się zadumają, szczególnie przy tych polskojęzycznych. Naprawdę zespół jest na bardzo dobrym poziomie i we Wschowie rzadko na takim etapie kariery, bo wierzymy w ten zespół i można nas nazwać jakimiś tam nawet fanami tego zespołu, że tak Rafał mówi, no, na wiosnę, jeżeli wszystko wyjdzie płyta, to no, nie dopchamy się w kolejce. No. To trochę taka anegdota, jak ja sobie nie zdawałem ze skali popularności tego Hemingwaya, jak w namiocie wystąpi na openerze, tak. I zmieniłem jakieś tam informacje z menadżerem jego. No stary, to już... Przód, także. No. Więc na to na razie się udało w dobrym momencie ten zespół uchwycić i jeszcze raz zapraszamy serdecznie, będzie fajnie. W ostatnim momencie, kiedy nas stać na ten zespół.
Znaczy na wspólnie wszystkich stać. Na wspólnie, tak. To, to mi się nasuwa taka analogia z koncertem zespołu Manam, który robiłem, że udało mi się zaprosić zespół Manam do Wschowy i chwilę później ukazała się płyta Derwisz i Anioł. I ta płyta wywindowała ten zespół na takie wyżyny finansowe, że już nikt nie było nas stać. Mieliśmy przykład, no może tak, bo w sumie tak porównywałem na jesteś imprezą, żeśmy zakontraktowali, ktoś zakontraktował zespół, no, może nie z mojego gatunku, ale łzy, tak? I to zakontraktował jeszcze w momencie, kiedy oni byli jakimś takim tym, a kiedy oni przyjechali do Wschowy, to już mieli status gwiazdy, zagrali duży koncert, zagrali na rynku, zapełnili cały rynek, tak? Czasami się, że ktoś trzyma rękę na pulsie, tak zresztą rozmawiali wcześniej, miesiąc temu na poprzednim podcaście, to trzyma rękę na pulsie, ktoś jeździ gdzieś, coś, to czasami można takie chwycić perełeczki, które za chwilę w swoim tym gatunku muzycznym no, na pewno mają wielką przyszłość i no, sami Państwo zobaczycie. No. Dobrze, tak, falą nas, my was, tak? Chodzimy.